Opowiada Stanisław Broniewski, Orsza, naczelnik Szarych Szeregów. 23 marca, to znaczy na 3 dni przed akcją. Myśmy wówczas mieli wszystko przygotowane. Oddział stał na miejscu, gdzie miała się odbyć akcja. Samochód więźniarka miał lada chwila się wtoczyć i akcja miała się lada chwila rozpocząć. A nie było decyzji, musiałem ja podjąć decyzję. Podjąłem decyzję negatywną. Pamiętam swoje słowa, decyduję rozładować akcję. I powiedziane to były słowa do Tadeusza Zawadzkiego, do tego najbardziej uczuciowo zaangażowanego człowieka. Nastąpiło, ja nie potrafię powiedzieć, idę 15 sekund po tym moim słowie, po tym moim tragicznym dla Tadeusza zdaniu, a on wtedy, w tym momencie odpowiedział, chłopcom trzeba powiedzieć, że Rudy w tym transporcie nie jedzie. To znaczy on już... Mimo, że to był cios w niego, że to była dla niego straszna decyzja, on już pracował mózgiem nad tym, jakby najlepiej wykonać ten straszny dla siebie rozkaz. Nazwałem ten moment misterium karności, bo mnie się wydaje, że to było właśnie to misterium. To znaczy, on przedstawił swoją argumentację do końca, namiętnie, agresywnie nawet powiedziałbym, a potem, kiedy usłyszał rozkaz, to już go tylko wykonał. Mimo, że to był rozkaz przeciwko niemu, przeciwko jego osobistej sprawie. Pamiętnik Zośki. Znów przypływ energii. Godzina 13:45. Czy aby czekają? Czy aby zdążą? Samochód, broń? Jadę rikszą w strasznym niepokoju na Wilczą. Niespodzianka. Wszyscy są. Wszystko jest. Wszystko czeka. Ukazuje się sylwetka samochodu. Biegnę środkiem ulicy do butelkarzy, wyjmując z kieszeni pistolety. Na rogu policjant. Zdziwiona, przerażona twarz sięga po broń. Strzał. Policjant łamie się i pada. Broń zacina się, repetuje. W tym momencie trzask butelek, słup ognia z szoferki, samochód w miejscu skręca i toczy się w długą. Strzały w szoferkę i w Niemców, siedzących w tyle wozu. Samochód toczy się dalej, mija arsenał. Cały atak znajduje się pod arkadami. W tyle wozu ukazuje się Janek. Porwaliśmy go na ręce. Każde dotknięcie go przez nas wywoływało krzyk bólu. Patrzył na mnie olbrzymimi, szeroko rozwartymi oczami. Na twarzy malował się uśmiech poprzez skurcz bólu. Wziął moją rękę w swoją i trzymał mocno. Dłonie miał czarne i spuchnięte. Mówił: Tadeusz, ach Tadeusz, gdybyś wiedział. Uspokoiłem go, mówiąc, że za chwilę będzie w domu. Po chwili nie myślałem, że to zrobić. List Alka Dawidowskiego do Małego Jędrka, 22 kwietnia 1942 roku. Wróciwszy jako bankrut na matki ziemi łono, mam trochę czasu do myślenia, więc myślę i wam częściowo też to radzę. Ja Alka znałem stosunkowo najmniej. Natomiast utkwiły mi pewne rzeczy. Utkwiły mi pewne rzeczy, mianowicie kiedy... Jego zwierzchnik, chyba Tadeusz właśnie, tak, Tadeusz, poprosił mnie, żebym ja porozmawiał z Alkiem, bo Alek ma jakieś wątpliwości, natury moralnej, wychowawczej i tak dalej. Wobec tego on przyszedł do mnie, był trochę może skrępowany, no bo te w harcerstwie te parę lat różnicy, to już jest dużo. Wobec tego, no i te parę szczebli tej organizacyjnej drabiny, to też się wydawało może dużo, więc był trochę skrępowany, a skrępowany dodatkowo był i tym, że sprawa była jakaś taka wewnętrzna, strasznie przeżyta,
Mianowicie o co to chodziło? O zadawanie śmierci. I przecież musimy sobie znowuż w tej chwili umieć uświadomić, że to jest sprawa, że to jest rozmowa z człowiekiem, który przeszedł do historii jako bohater, który przeszedł do historii jako ten, który nawet będąc rannym, i to śmiertelnie już rannym, potrafił jeszcze rzutem granatu otworzyć odwrót kolegom i potrafił jeszcze potem rzutem innego granatu umożliwić odwrót swojemu samochodowi i tak dalej. A więc jest w tym jakaś no, bohaterstwo żołnierskie, powiedziałbym. Tutaj właśnie ten sam człowiek wychodzi ze swoimi wątpliwościami, wychodzi z tym, czy to można zabijać, jak to jest z tym zabijaniem. I tak po chłopięcemu, po dziecięcemu wprost, patrząc mi w oczy, mówi: ja wiem, że to głupie, ale mnie łatwiej jest nacisnąć ten wyłącznik, który spowoduje eksplozję i wysadzenie pociągu w powietrze. Ale jak ja widzę te oczy, jak ja muszę tą kulę wpakować tego człowieka, to straszne. To straszne. Dla mnie właśnie Alek przeszedł do historii, niewątpliwie do historii, jako rycerz, jako wzór rycerza sylwetki, która nam jest bardzo potrzebna, która był okres, była wyśmiewana, prawda, przez te rozmaite donkiszoterie i tak dalej, ale która w swoich szlachetnych stronach jest nam bardzo, bardzo potrzebna. To list Alka z 30 kwietnia 1942 roku do Małego Jędrka. Czy wiesz, jakie miałem uczucie od pewnego czasu i to coraz silniejsze? Zdawało mi się, że jestem czekiem bez pokrycia, raczej książeczką czekową, w której każdy wpisuje najrozmaitsze sumy, nie zdając sobie sprawy, że to, w co wierzy i czemu ufa, jest tylko blefem. Czułem się jak weksel, który prawie każdy chętnie żyruje, a dłużnik, choć może myśli najlepiej, lecz prawie na pewno nie wie, że zaufanie zawiedzie. Na pewno tego nie odczuwałeś nigdy. Zaręczam ci, gdy o tym się myśli, to zmora gniecie cię i dech ci zapiera. Pomyśl i powiedz, dlaczego każdy chętnie mnie żeruje. Co jest we mnie, że wzbudzam zaufanie, że mnie lubią, cenią? Dlaczego każdy na coś liczy i czegoś się spodziewa? Dlaczego prawie nikt nie widzi mnie takim, jakim jestem i jakim mogę być? Być niedocenionym to rzecz przykra, lecz stokroć cięższym jest czuć się tysiąckroć przecenionym, być człowiekiem bez pokrycia. Nas nauczono. Nie ma litości. Po nocach śni się brat, który zginął, któremu oczy żywcem wykłuto, któremu kości kijem złamano i drąży ciężko bolesne dłuto, nadyma oczy jak bąble, krew. Nas nauczono. Trzeba zapomnieć, żeby nie umrzeć, rojąc to wszystko. Wstajemy nocą, ciemno jest, ślisko. Szukamy serca, bierzemy w rękę, nasłuchujemy. Wygaśnie męka, ale zostanie kamień, tak, głaz. I tak staniemy na wozach, czołgach, na samolotach, na rumowisku, gdzie po nas wciąż się ciszy przeczołga, gdzie zimny potop omyje nas, nie wiedząc, stoi czy płynie czas. Jak obce miasta z głębin kopane, popielające ludzkie pokłady na wznak leżące, stojące wzwyż, nie wiedząc, czy my karty Iliady rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, czy nam postawią z litości chociaż nad grobem krzyż.
U Bytnarów było pełno kwiatów. To był dom, w którym było wyjątkowo pełno kwiatów, w tym dużym pokoju. Jak się wchodziło do tego pokoju nasłonecznego z tymi kwiatami, od razu się robiło ciekawie, jakoś weselej. Ten dom przy Alei Niepodległości, ozdobiony tablicą poświęconą pamięci Janka Bytnara, został do dzisiaj taki słoneczny i taki pełen kwiatów. Mówimy do niej mamo albo druhno. Matka Rudego skończyła niedawno 80 lat. Pani Zdzisława Bytnarowa. Kiedy przysłała mi to 9. już wydanie Kamieni na szaniec, to mijało właśnie 60 lat od tego listopada 1918 roku, kiedy zobaczyła młodziutka dziewczyna pierwszą polską wartę na ratuszu w Krakowie, a na studium pedagogicznym pojawili się pierwsi legioniści inwalidzi. Był wśród nich młodziutki legionista, postrzelany, ciężko ranny w bitwie pod Krzywopłotami, Stanisław Bytnar. Temat pracy maturalnej przyszłych rodziców Rudego brzmiał: nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Ich promotor, prosławny pedagog, profesor Henryk Rowit, żegnając absolwentów, powiedział: idźcie, niećcie Polskę. No, niecili ją w zapadłej kieleckiej wiosce dokładnie w takich warunkach jak Siłaczka Żeromskiego. Dopiero potem przyszedł Piastów, Warszawa i jaśniejsze dni. Ostatnie zdjęcie. Mama Rudego mi pokazała jastarnia, kielichy sieci, słońce, matka, ojciec, Janek, złotowłosy i jego czarnowłosa siostra Dusia. To jest to szczęśliwe pomaturalne lato 1939 roku. Ostatnie lato wolności. Rano przed 7:00 dzwonek. Ubrałem się prędko i zastałem Duśkę, która powiedziała mi: wzięli Janka i ojca. Badaniu towarzyszyło nieustanne bicie. Na stojąco, na stołku kijem, pejczem i pięścią oraz na leżąco. Gdy mdlał, kopano butami w brzuch, między nogi i miażdżono butami dłonie na kamiennej podłodze. Janek był zdrów, lecz chudy i dość drobny i już pierwsze bicia doprowadziły go do utraty przytomności. Gdy chciał zemdleć, nadstawiał głowę pod kije i mdlał. Kiedy dostałam telefon od sąsiadki, od pani Bukowskiej z pierwszego piętra do Jędrzejowa, żebym natychmiast przyjechała, bezwłocznie, jakoś prędko Dusia zawiadomiła chłopców, że mamusia jest i gdzie jest. Przyleciał zaraz rano Alek Dawidowski. Uścisnął mnie, bo ja przecież dowiedziałam się od pani dziedzicowej, że jaś i ojciec aresztowany. No więc jak go zobaczyłam, no to całym magazynem właściwie łez rzuciłam się w jego ramiona, a on powstrzymał mnie, abym nie płakała. Proszę pani, my jesteśmy przygotowani. Mnie matce zdradził największą tajemnicę. My go chcemy odbić. Więc ja go wtedy tylko tak, prawda, ekspromptu pobłogosławiłam, żeby wam się to udało. Pocałowałam go. No i przecież potem rozmyślałam, to jest przecież szaleństwo, na jakie rzucają się chłopcy. Wieczorem przybiegł Andrzej Zawadowski z Semem, z Wieśkiem Krajewskim i tak samo mnie podtrzymali na duchu. Wszyscy jesteśmy, uda nam się, proszę pani, tylko niech pani będzie dzielna. Na następny, czyli to był już drugi dzień, na następny dzień, trzeci rano, przed 8:00, już nie przyjechał Alek, tylko przyszedł Andrzej, tak zwany Długi, Andrzej Długoszowski.
i też przyszedł, żeby się zameldować, że wszyscy są przygotowani, wszyscy oczekują tylko sygnału. Janek Bittal, cóż, kto dziś myśli o Janku, to go sobie właśnie od strony tego cierpienia wyobraża. I te moje też wspomnienia są przesłonięte właśnie tym jego widokiem ostatnim, nawet może nie najostatniejszym, bo raczej ten moment, kiedy go zobaczyłem, jak wyprowadzano go, wyciągano go z tej więźniarki pod arsenałem, kiedy dwóch kolegów pod ramiona wychwyciło go i ciągnęło, bo te nogi były bezwładne jakieś, ciągnęło go do naszego samochodu ewakuacyjnego. Otóż on wtedy był posiniaczony, ta twarz była jakaś taka drobna, mała, zmniejszona, głowa posiniaczona, głowa wygolona zupełnie metodą więzienną, gestapowską. I taki mi obraz pozostał. Natomiast z trudem poprzez ten obraz ja się przebijam do innego Janka, naturalnego, prawdziwego Janka, który był bardzo pogodny. On był bardzo pogodny. Pamiętam go również jako niesłychanie związanego z tradycją drużyny, z której wyszedł, która nadała piętno tej całej grupie. To jest 23. warszawska drużyna, tak zwana pomarańczarnia, bo pomarańczowe chusty, kolor pomarańczowy chust munduru harcerskiego. Otóż jak on pielęgnował tą tradycję drużyny w samych formach, ale te formy to był symbol głębokiej jakiejś treści. I co to znaczyło te 23, jak on na przykład potrafił zaproszenia na jakieś spotkanie pisać na prostokącikach, które były o szerokości 2 cm na 3 cm. Właśnie tak, bo to musiało wszystko tak być dopilnowane. Jak, prawda, pomarańcz, bo to pomarańczowa barwa, musiała być podzielona na 23 części. Możliwie najzgrabniej, najładniej przecięta ta skórka i tak dalej. To wszystko są drobiazgi, ale w tym jakaś głęboka nić, to była jakaś więź koleżeńska, wewnętrzna więź. Podniecony wrażeniami dnia, tym cudownym zerwaniem koszmaru ostatnich dni, pewny, że Janek jest już szczęśliwy i bezpieczny, położyłem się obok, na łóżku polowym, rozmawiając z czarnym Jasiem i roztrząsając ostatnie przeżycia. Janek drzemał. Kazał mi się położyć obok siebie, objął mocno moją głowę i zasnął. Miał pełne poczucie bezpieczeństwa. Nie denerwowały go ani dzwonki, ani strzały na ulicy. Mówił, że będziemy szczęśliwi, że będziemy nareszcie mieszkać razem, że pojedziemy odpocząć na wieś, gdzie w lecie spędziliśmy 2 niezapomniane, szczęśliwe dni. Ostatnie 24 godziny męczył się strasznie. Sen przerywały tylko paroksyzmy bólu. Tadeusz, Tadziu, jak boli. Jak strasznie boli. Już nie mogę. Ratuj, Tadeusz. Przyszło 2 chłopców. Proszę pani, proszę się szybko ubrać. Idziemy na spotkanie z synem pani. No, wyobraźcie sobie matkę, która usłyszała, że idzie się spotkać z synem. Naturalnie szybko się ubrałam w płaszcz, zeszłam na dół, a tam druga para chłopców nieznanych mi czekała. I oni, ci, którzy byli w mieszkaniu, poszli naprzód, ja w środku, a ta dwójka ubezpieczała mnie z tyłu. Doszliśmy na Kazimierzowską 15 do mieszkania profesora Wódkę.
Przed domem snuły się cienie. Weszłam do przedpokoju i zaprosili mnie do kuchni. I wtedy przyszedł do kuchni Tadeusz Zawadzki ze szczekawką w ręku. I mówi do mnie: jest Jasiek, tylko proszę nie płakać. Proszę być naprawdę dzielną. Prowadził mnie do pokoju. Na tapczanie leżał Jaś, cały w bandażach, przykryty potąd. Miał ręce zawinięte, tylko u lewej ręki jeden palec był wolny. Ale jak wyglądał? Cienie pod oczami, żółte sińce, głowa cała w strupach. Jak można było nie roztopić się w bólu? Ale pamiętna tego, tej prośby Tadeusza, proszę być dzielną. Więc pierwsze pytanie brzmiało: Jasiu, co cię boli? Poruszał lekko tym jednym palcem i uśmiechnął się. I powiedział: mamusiu, ale tatuś żyje. Mamusia będzie spokojna. Wszedł Tadeusz i mówi: Jasiu, zmęczony już jesteś. Pożegnaj mamusię. Obcałowałam tą biedną głowę. Uścisnęłam go za ten wolny palec. Wycofałam się i wtedy prawie półmartwa opadłam w tej kuchni. I rzekłam, na co się zdobyłam: oby wam tak się wiodło szczęśliwie i nadal, że ja mogłam takie życzenie chłopcom wypowiedzieć. No i wtedy Tadeusz powiedział: proszę iść do domu, nigdzie z domu się nie ruszać. Będziemy panią zawiadamiać, a teraz będzie lekarska obdukcja, więc panią odprowadzimy do domu. Bał się widzenia z matką. Gdy wyszła, powiedział: dzielna mamusia. Nigdy nie przypuszczałem, że niewiasty tak dzielnie mogą się zachować. Czekałam wiadomości. Kiedy się nie doczekałam do wieczora, wybrałam się sama na tą kazimierzowską. A tam dom zamknięty, zupełnie bez życia, snuje się tylko podejrzanie dozorca, kiedy natarczywie dobijałam się do drzwi. Widząc, że się nikt stamtąd nie odzywa, a dozorca nieprzyjaznym, jakim wzrokiem mnie ogarnia, wróciłam do domu. Nie dałam za wygrane. Na następny dzień zająć się musiałam umieszczeniem dusi, która przecież była spalona. Pojechałam do koleżanki Frydrychowskiej na Pragę, oddałam ją pod opiekę, a sama postanowiłam udać się na Politechnikę, gdzie mieszkał Tadzio Zawadzki, po informację. Zadzwoniłam do mieszkania, otworzyła mi drzwi Hanka Zawadzka, siostra Tadeusza. I nie witając się nawet ze mną, tylko mnie zaskoczyła takim zdaniem: proszę pani,
I Alek też umarł. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Przywieźli mnie i widziałam, jak z różnych stron poprzez mur chłopcy przeskakiwali, gromadzili się nad tą mogiłą. Kto wtedy przemawiał, nie pamiętam. Tylko pamiętam spleciony krąg tego sadu i jego podkomendnych chłopaków, którzy odśpiewali hymn harcerski, złożyli przyrzeczenie, walka nasza nie ustanie, pomścimy twoją śmierć. Jak do ciebie będę pisał, pochylony nad sobą w żalu. Serce chłodne świeci jak kryształ. I choć wczoraj się z tobą rozstałem, jak ci słowo do dłoni podam, badający uparcie ciemność, skoro mówisz, lekka jest młodość, chociaż ognia bukiet nad ziemią. Skoro mówisz, ciałem człowieczym trzeba schodzić nisko, najniżej, bo radosna w locie tym wieczność jest kołyską zrodzoną na krzyżu. Jak ci sercem odpowiem, jak źródłem wykuty głosem śpiewnym, kiedy tłum przerażonych jaskółek niosę po ręce lewej. Jak mych ust niewyczutych graniem mam zawołać bohaterski i bliski, gdy po mej ręce prawej drży ojczyzny pogięta kołyska i piosenka wieczorna leży, jak owocu zniszczone grono. Dalej niebo, dom mój i księżyc, opuszczony
jak ty i młodość. W książce Stanisława Broniewskiego Pod Arsenałem jest na zakończenie swoisty apel poległych. To jest tablica uczestników akcji Pod Arsenałem, gdzie ostatnia rubryka to okoliczności śmierci. Powtarzają się jak leitmotiv: aresztowany i rozstrzelany, powstanie, Starówka, akcja Pod Arsenałem, powstanie Czerniaków, powstanie, Wola, więzienie, akcja pod Czarnocinem, obóz po powstaniu, akcja pod Sieczychami, to oczywiście Zośka. Jest zaledwie kilka gwiazdek. Te gwiazdki są przy nazwiskach tych, którzy przeżyli. Jest między nimi gwiazdka przy Józefie Saskim, pseudonim Katoda. To jedyny uczestnik akcji Pod Arsenałem, z którym przyszło mi się bardzo serdecznie zaprzyjaźnić w okolicznościach niezwykłych. Ja po prostu szukałam potomków bohaterów Wiernej Rzeki Stefana Żeromskiego, braci Saskich, powstańców styczniowych. I oto odezwał się do mnie mecenas Józef Saski, którego brat młodszy Bohdan zginął w powstaniu, a on sam, Józef Zik Katoda, był dowódcą osłony Stare Miasto w akcji Pod Arsenałem. Dzięki Katodzie mogłam poznać tych chłopców, którzy poza Alkiem, Rudym, Zośką byli także bohaterami akcji Pod Arsenałem. Masywnego słonia Jurka Gawina, który poległ jako dowódca plutonu Felek w powstaniu. Felka Pendelskiego, bohatera akcji pod Czarnocinem, gdzie zginął, bo nie chciał zostawić rannego kolegi. Kołczana Kechera, który pierwszy podbiegł do więźniarki wiozącej Rudego. Rudy zresztą potem powie: zobaczyłem rozognioną machę Kołczana, to był pierwszy znak wolności. Tadzia Krzyżewicza Buzdygana, który marzył, że będzie lekarzem. Ranny Pod Arsenałem przeżył Rudego o 3 dni. Maćka Bittnera, niezwykłej odwagi, z którym Katoda był razem w akcji odbijania więźniów pod Celestynowem, pod dowództwem Zośki. Tego Maćka Bittnera, który był dowódcą akcji zdobycia 100 milionów złotych. Mamy tablicę wmurowaną przy Placu Zamkowym. I mówił mi Katoda jeszcze o Anodzie. Jak sam pseudonim wskazuje, był to jego najbliższy przyjaciel. Janek Rodowicz, ten, który obrzucił pierwszy butelkami z benzyną więźniarkę z Jankiem. Brał udział niemal we wszystkich akcjach. Przeżył powstanie u boku Andrzeja Morro. Wyszedł z przestrzelonym płucem, krzyżem Virtuti Militari i 2 krzyżami walecznych. Wracał z obozu w jakichś kaloszach okręconych drutem, byle szybciej do Polski zacząć studiować architekturę, realizować to, o co walczyli. Zanim zginął w więzieniu w 1949 roku, brat jego poległ zresztą w powstaniu, zdążył zmobilizować kolegów do spisania pamiętników, na podstawie których powstała książka Aleksandra Kamińskiego Zośka i parasol. Dalszy ciąg Kamieni na szaniec. Można było przecież zostać obserwatorem, przytaić się, przetrwać. Ale w Przysiędze Szarych Szeregów była fraza: nie cofnę się przed ofiarą życia. W klasie Janka Bittnera, równoległej w klasie humanistycznej, był Krzysztof Kamil Baczyński. A otóż i macie wszystko. Byłem jak lipy szelest.
Na imię mi było Krzysztof. I jeszcze ciało. To tak niewiele. I po kolana brodząc w blasku, ja miałem jak święty przenosić Pana przez rzekę zwierząt, ludzi, piasku, ziemi brnąc po kolana. Jego śmierć w powstaniu porównywano do tego, czym byłaby śmierć Słowackiego na barykadach powstania listopadowego. Właśnie z Markiem Perepeczko, który mówił ten wiersz Baczyńskiego, a grał kiedyś rolę jednego z tych chłopców malutkiego w serialu Kolumbowie, często rozmawialiśmy na temat, czy słusznie. Marek, pamiętam, kiedyś zacytował gorzko w odpowiedzi słowa profesora Pigonia, że już taka nasza polska dola strzelać do wroga z brylantów. Bardzo niezwykli byli ci poeci, tak dojrzali intelektualnie, mimo tak młodego wieku. I tak właściwie mało jeszcze ciągle znani. Ten dynamiczny Wacław Bojarski, ten pogodny katastrofista Tadeusz Gajcy i jego przyjaciel od serca Zdzisław Leon Stroiński, Chmura, który gdzieś powiedział: krwawiliśmy długo na straconych szańcach, ręką Boga rzucani na śmierć, jak kamienie. Zginęli wszyscy. Krwawa legenda kiedyś, pamiętasz? Z dymu zczerniałych Grodgerów opowiadali swą tragiczną świętość. To teraz patos w dzieciństwie zbierany po wierszach zastygł w młodości głuche Westerplatte i rwie się w górę poszarpany krzyk. Na gruzach młodości walka, inny świat, armaty. Pług wojny połamał sierpnie jasnych lat. Zostały daleko, obce, krew. Coraz bliżej. W ruinach wiary wiatr się nocą łzawi, a z serc za wcześnie pokrzywdzonych chłopców nienawiść, czarny kwiat, na grobach Angeli więdnący miast krzyży. Zginęli razem jednego dnia w powstaniu Gajcy i Stroiński. Lesław Bartelski wspomina, że matka Tadeusza, powróciwszy po powstaniu do Warszawy, znalazła ciało syna, wyrzucone pod muchem na stos gruzów. Tadeusz Gajcy leżał skurczony jak we śnie, z garbem cegieł pod plecami i tylko ciemne włosy były przyprószone kurzem i śniegiem na skroniach, jak przed wczesną siwizną. Porasta jesienną mgłą mój kraj jak włosem siwym, lecz nim pożegnam go dłonią z męczeńskiej gliny, lecz nim się zgodzę z koroną cierniowych lip i wezmę w bok mój i serce bezbronne ciemność jak ostre narzędzie, niech błyskawicy lament znów mnie na wieczność wywoła, bym uniósł sam siebie jak palmę i płomień poczuł u czoła. Po kościach zdeptanych idąc, porównam żywioł z żywiołem. Gwiazdę zawistną nazwę, co nad mą głową czeka. Młodość przywrócę i miłość snom niewinnego człowieka, nad którym wół i osiołek i anioł smutny się zwiesza. Nogą ognistość przejdę, jak ptak przez obłok przechodzi, aby pod brzozą zwęgloną mrówkę pochować nieżywą. I dłonie rzucę do wody, aby nie mogły zapłonąć, gdy przyjdzie spocząć pod krzyżem. Był jeszcze wśród nich Andrzej Trzebiński, najbardziej skryty,
przymierający głodem, o czym przyjaciele nie wiedzieli. Mówili, że ma czar szarlatana. To on, wspominając wyprawy do łazienek szlakiem na Bielaka Goszczyńskiego, powstańców listopadowych, w rocznicę listopadową, mówił, że to nie jest sentymentalizm, to jest zaostrzona pamięć historyczna, wrażliwość historyczna. Ja do swoich harcerzy Rzeczpospolitej chciałabym wziąć dwa motta z Trzebińskiego. Jedno, historia to jest rzecz żywa do diabła i ściska za gardło, kiedy się o tym myśli. I drugie, to co powiedział o swoim pokoleniu, że ta młodość nie myśli o zgliszczach, lecz łunę myśli niesie. List Zośki Tadeusza Zawadzkiego do Glizdy Macieja Aleksego Dawidowskiego, zapewne z maja 1942 roku. Kochany panie Wiśniewski, dochodzą nas wieści, żeś się zaaklimatyzował i dobrze ci się powodzi. Sądzę, że dobrze ci zrobi możliwie jak najdłuższy pobyt tam, gdzie jesteś. Zazdroszczę ci jednego. Mianowicie masz okazję w całkowitym oderwaniu i innej atmosferze przemyśleć i ugruntować swoje poglądy na szereg spraw, którymi bezpośrednio żyłeś w ostatnich czasach, i przejść od czynności i działań, często dyktowanych instynktem i tradycją, i których nasilenie zależało w dużym stopniu od chwilowego zainteresowania, do roboty na dłuższą, pomyślanej metę, której wartość będzie sięgała i rozwijała się w przyszłych warunkach bytowania. Nikt nie potrzebuje ci chyba tłumaczyć, że okres obecny dla ciebie nie tylko nie będzie stracony, ale może dać wartości większe niż praca dotychczasowa, z której dla siebie myślę, żeś już dużo zyskał. My tu nie mamy wprost czasu na to, żeby się zatrzymać i pomyśleć, i znacznie trudniej jest nam skrytykować i właściwy dać osąd. I przez to popełniamy dużo błędów, które kosztują. I kosztować mogą bardzo drogo, nieproporcjonalnie do wartości. Nie martw się przyszłością. Ona przyjdzie i narzuci się sama, zupełnie oczywista, mimo że może jej w tej chwili nie widzisz. A będzie tym lepsza i owocniejsza, im lepiej zużytkujesz czas obecny na czytanie i myślenie. List Zośki to bodziec do nowych planów, nowych notatek Alka. Jak najwięcej rzutkości, inicjatywy, energii. Upojenie tym, co było, rozmarzenie tym, co będzie, a gdzie twarda rzeczywistość. Nie wolno ograniczać się do poznania tylko jednego stronnictwa czy ugrupowania. Obywatelskim obowiązkiem jest zapoznanie się w poszanowaniu dla przeciwnika ze wszystkimi kierunkami myśli politycznej polskiej. A. Wychowanie obywatelskie. B. Współżycie. C. Kultura. D. Nauczanie pracy zawodowej, społecznej, organizacyjnej. I myśl o jutrze. Jakiego chce, jakie być powinno, jakie jest teraz, a jakie będzie. I list Czarnego Jasia Wódkę, syna profesora Gustawa Wódkę, który uczył chłopców w gimnazjum Batorego geografii. Czarny Jaś Wódkę to wielka intelektualna przyjaźń Alka. Pisał do niego na to wygnanie, na które się udał Alek po sławnej wojnie pomników, jako pan Wiśniewski. Chodzi mi o uzyskanie pełni pracy przez odpowiednie zróżnicowanie jej rodzajów i pchnięcie jej na wszystkie tory, we wszystkie możliwe kierunki, aby się stała wszechstronną, twórczą i pełnowartościową. Mamy zbyt poważne rzeczy przed sobą, aby traktować je na płaszczyźnie zabawy i przyjemności. Nie możemy pozwolić na to, aby w przyszłości, a nawet i dzisiaj, zbyt lekkomyślnie szafowano imieniem Polski. Thank you.
3 maja 1943 roku zielonym atramentem na cieniutkiej bibułce Zośka napisał rozkaz zaczynający się od słów: odeszli od nas na wieczną wartę druhowie Janek i Alek, i zakończony słowami: Janku i Alku, czuwamy i potrafimy pójść zawsze waszymi śladami. Podpisał ten rozkaz pseudonimem Lech Pomarańczowy, nawiązując do swojej 23. warszawskiej drużyny harcerskiej, zwanej od koloru chust pomarańczarnią, i pamięci harcmistrza, przyjaciela Lecha Domańskiego, Zeusa. Tadeusz dowódca. Mnie się wydaje, że istotną cechą jego jako dowódcy było to, co nazwałem przełamywanie kryzysu boju. Jest w czasie walki taka sytuacja, kiedy na chwilę zawaha się wszystko i własna niemoc jakaś na te sekundy, czasem minuty, własna niemoc, niemożność poderwania się. Pierwszy raz to arsenał właśnie. Właśnie wtedy, kiedy nastąpił taki przedłużający się impas, kiedy sekundy grały przeciwko nam, ale to sekundy, tylko że oto się strasznie dłuży wtedy na placu, to on sam skoczył naprzód. A kiedy skoczył naprzód, to już wtedy wszystko poszło. Ten pierwszy skok, ten pierwszy ruch decydował. I chyba to samo się musiało zdarzyć tej nocy w Sieczychach, tylko że to był jego ostatni skok w życiu. Bo jak się poderwał, to on był pierwszy, pierwszą sylwetką z mroku się wyłaniającą, i do niego strzelił wartownik.